Witam serdecznie, moim gościem Kasper Rejentowicz, Ibis Styles Nowy Sącz. Witam, witam. Kasper, można to zwycięstwo dzisiaj określać w mianach jakiejś tam niespodzianki z Olimp Team. Zagraliście Cię kapitalne spotkanie, naprawdę moim zdaniem odcięliście argumenty rywalom. Co dzisiaj właśnie wpłynęło na Was, że tak fajnie zaprezentowaliście się dzisiaj podczas tego spotkania? Przede wszystkim zagraliśmy właśnie bez żadnej presji, na luzie. Wiedzieliśmy, że nic nie musimy w tym spotkaniu. Zagraliśmy bardzo świetnie w obronie, więc w pierwszej połowie nie straciliśmy żadnej bramki, więc to przeważyło szale, że mecz nam się ułożył i w drugiej połowie mogliśmy zagrać z kontry. No i nam tak wyszło właśnie, że wygraliśmy to spotkanie. Patrząc indywidualnie, kiedyś byłeś bramkarzem, teraz grasz w polu. Pomimo tego, że bramkarz musi mieć swoje umiejętności, ty też pokazujesz, że w polu potrafi się zachować jak rasowy napastnik. Dzisiaj gole, asysty i to też pomogło twoja postawa w dzisiejszej wygranej. No tak w zasadzie dalej jestem bramkarzem, próbuję być przynajmniej, bo na duże bramki bronię. Mówiłem już kiedyś w wywiadzie, że zawsze na tak zwanych betonkach grałem w polu. Zaczynałem też jako piłkarz, więc gra nogami nie jest mi obca. Zawsze lubiłem grać w polu, więc jakoś te umiejętności zostały nabyte przeze mnie. Ja się tylko mogę cieszyć z tego. Na ile dzisiaj ta wygrana jest pokłosie ostatniej przegranej, w tych ostatnich minutach, gdzie byliście wściekli tak naprawdę. Remis, przepraszam. Ale byliście przegrany remis. O właśnie, odbieraliście w kontekście przegranego remisu. Czy to miało jakiś wpływ dodatkowy na dzisiaj, czy absolutnie nie? Tak zniżyliśmy może z tonu właśnie takiej presji, że musimy wygrywać i tak dalej. Bo przez to, że zremisowaliśmy ten mecz, wiedzieliśmy, że gramy z Olimpem. Tak naprawdę skazywaliśmy nawet siebie na porażkę, nikt nie myślał, że oczywiście wyszliśmy z motywacją na tym spotkanie, nikt nie myślał, że ten mecz wygramy. No i jakie było pytanie jeszcze raz, bo... No nieważne, przechodzimy do następnego, pytania. Słuchaj, tak patrząc na Was, Ibis ma jeden z fajniejszych składów od lat, tak bym to powiedział. Mhm. Zgodzisz się z tym? Wydaje mi się, że to jest paczka przyjaciół. To nie jest taka zbieranina ludzi, że dobra, ty jesteś dobry, chodź, zagraj z nami, musimy wygrywać w lidze. No, takie ligi są tworzone przede wszystkim dla fajnej formy rywalizacji i dla dobrej zabawy, a my tu mamy taką naprawdę paczkę przyjaciół. No, ja się tu z chłopakami znam, z niektórymi od dzieciństwa i naprawdę przychodzę tu z przyjemnością, żeby zagrać sobie właśnie na hali. I to jest piękne. Piękne tak, podsumowanie tak. Tego wywiadu. Dziękuję za wywiad. Dziękuję.